Teraz chciałbym Wam pokazać jeden z najmniej imponujących pomników, jaki kiedykolwiek widziałem w jakimkolwiek mieście, a upamiętnia niezwykle smutne wydarzenie, zwłaszcza dla książkoholików. Mianowicie upamiętnia spalenie 20 tysięcy książek przez nazistów w 1933 roku pod wodzą ministra propagandy Goebbelsa. To wszystko działo się w 1933 roku na tym placu. Tutaj są dwa budynki Uniwersytetu Humboldta, o ile nie pomyliłem nazwy. Tutaj widzicie jeden z nich. Po drugiej stronie drugi z nich. Książki, które zostały uznane za nieniemieckie, czy sprzeczne z filozofią, sprzeczne z ideologią, nie szanującą niczego i nie liczącą się z niczym, zostały spalone dokładnie na środku placu, dokładnie w tym miejscu. Tutaj pod szybą, najprawdopodobniej tego nie widzicie, ale tam są po prostu szczątki, praktycznie pusta przestrzeń. Trochę popiołów i nic więcej. Bardzo łatwo przegapić to miejsce. Może ustawię się pod słońcem. Niezwykle łatwo przegapić to miejsce. Szukałem go dobrych kilkanaście minut. Opowiadałem Wam w poprzednim filmiku o biografii Heinricha i nagrałem tamten filmik w miejscu Muzeum Pomnika Holokaustu, a tutaj drugie miejsce. Pomnik 20 tysięcy spalonych książek. Niezbyt imponujący, prawda? Subskrybujcie mój kanał. Więcej ciekawych filmów już wkrótce.